Witam Was bardzo serdecznie w trzecim filmie poświęconej tematyce erwy kruszowej. Dzisiaj zajmiemy się problemami już bardziej przewlekłymi. Powiedzmy, że ten pierwszy film był poświęcony temu, żeby sprawdzić, że to rzeczywiście jest problem dyskopatyczny. Drugi, jak zająć się problemem ostrym i zajęliśmy się tam z całym cylindrem brzusznym. Popracowaliśmy bardzo globalnie z przeponą, z otrzewną, z mięsiem lędźwiowym, częściowo z biodrowym w korelacji do przepony, z mięsiem czworoboczym lędźwi, z powięzią piersiowo-lędźwiową i z częściowo boczną taśmą. Dorzuciliśmy do tego fajne ćwiczenie drenażowe dla pacjenta, żeby zmniejszał on ten obrzęk i dobrze jest czasami sobie to powtórzyć raz, dwa, trzy, w zależności od ilości problemu. Natomiast powinno być tak, że za każdym razem po terapii efekt będzie i będzie sytuacja się poprawiała, będzie coraz lepiej. Dzisiaj zajmiemy się problemem już takim bardziej przewlekłym, gdzie potraktujemy nasz kręgosłup lędźwiowy troszeczkę intensywniej, pracujemy sobie trochę głębiej, popracujemy sobie z więzadłami, stąd wykorzystamy sobie też narzędzie do terapii narzędziowej tkanek miękkich i dorzucimy sobie ewentualnie pracę z strukturami, które mają dość duży wpływ na przesuwalność nerwu kulszowego względem siebie, więc będzie to grupa kulszowo-goleniowa i podudzie zarówno po stronie przyśrodkowej, jak i bocznej. Natomiast tak, w pierwszym filmie mieliście test SLR, który jest jednocześnie testem napięciowym dla nerwu kulszowego. Sprawdzajcie sobie, czy po Waszej terapii nawet to, co było w filmie drugim, czyli ta globalna praca z cylindrem brzusznym, powoduje, że na przykład ta noga unosi się wyżej, że jest coraz łatwiej, że ten ból się zmniejsza. Sprawdzajcie sobie, nawet po każdej technice, czy sytuacja się poprawia i ewentualnie, jeżeli byłoby tak, że pracując z okolicą tutaj kręgosłupa lędźwiowego, zarówno od przodu, od boku, od tyłu, sytuacja niekoniecznie poprawia się tak, byście chcieli, to dorzućcie sobie nawet w tym pierwszym wariancie, w sytuacji ostrej, pracę właśnie z tyłem uda i z podudziem, czyli to, co będziemy robić dzisiaj. Powiem teraz coś, co będzie być może dla wielu osób nowością, natomiast to, że ci pacjenci trafili do Was z problemem kręgosłupa lędźwiowego, to prawdopodobnie oznacza, że oni praktycznie nie mają ruchu w kręgosłupie lędźwiowym. Stąd ten problem dyskopatyczny. Mięsień lędźwiowy, który już mówiłem, największy kompresor, kompresuje cały kręgosłup lędźwiowy. Czworoboczne lędźwi, powięź piersiowo-lędźwiowa, prostownik, struktury, które często powodują przodopochylenie miednicy, które de facto często są tymi samymi strukturami, ale dorzucamy jeszcze wtedy zginacze biodra. Natomiast problem przodu i tłopochylenia miednicy to już nie jest może na ten film, dlatego że to było naprawdę już taki materiał konkretny, długi i pewnie nikt by go nie obejrzał. Natomiast to, na czym będzie nam zależało, to odzyskanie ruchu kręgosłup w kręgosłupie lędźwiowym i to przede wszystkim ruchu zgięcia i ruchu zgięcia do boku, czyli zgięcia bocznego. Dlatego, że ruch zgięcia jest takim ruchem, który poprawia trochę, zwiększa przestrzeń w kanale kręgowym, stąd jest to ruch odbarczający. I wcześniej jakby uważano, że to, co jest jakby dobrze wpływające na kręgosłup lędźwiowy, to są różnego rodzaju wyprosty, dlatego że ten ruch miał de facto wpłynąć pozytywnie na ustawienie jądra w samym centrum właśnie trzonu kręgowego. To już Maciek mówił o tym jądrze i o pierścieniu włóknistym, to już nie będę do tego wracał. Natomiast okazuje się, że jeżeli mamy dostęp teraz do najnowszej technologii, jakim jest rezonans czynnościowy, to my wiemy, że tak naprawdę ruchem, który jest ruchem poprawiającym sytuację, jest to ruch właśnie zgięcia, co możemy zaobserwować właśnie sobie na różnych zdjęciach MRI, zarówno w spoczynku, w wyproście, jak i w zgięciu. I zobaczcie, co się tak naprawdę dzieje, jeżeli macie problemy dyskopatyczne, jeżeli wasi pacjenci mają problemy dyskopatyczne. Jak oni ustawiają się, co u nich się dzieje, jakim ruchem próbują sobie pomóc. Czy to będzie ruch wyprostu? Nie, prawdopodobnie nie. Oni po prostu będą mieli ból, który jest właśnie takim plackiem gdzieś tam w okolicy kręgosłupa lędźwiowego i będą właśnie kombinować tak, ustawiać się, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe. Tak samo podczas siedzenia, jeżeli ten ból się będzie pojawiał podczas siedzenia, to nieprawdopodobnie też uciekną sobie do spłucenia rozlędźwiowej, do zgięcia w kręgosłupie lędźwiowym i się okaże, że problem się zmniejszył. Co prawda na chwilę, ale się zmniejszył. I my tak naprawdę w dłuższej perspektywie czasu będziemy chcieli odzyskać u nich to zgięcie i odzyskać u nich to zgięcie boczne, czyli wpłynąć na struktury, które powodują tyłopochylenie miednicy, zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i zgięcie kręgosłupa do boku. I Wy już częściowo to robiliście, dlatego że pracowaliście z mięsiem lędźwiowym i robiliśmy to w
ostatnim filmie pracowaliśmy z miesięcznym roboczym lędźwi, pracowaliśmy z pamięcią prześwięciową, więc to jak najbardziej Was obowiązuje, dlatego że to będą ruchy, które będą de facto poprawiać ruch zgięcia i ruch zgięcia bocznego. Teraz natomiast poprawimy sobie jeszcze to w większej mierze, ponieważ dorzucimy sobie do tego ruch i będziemy pracować w sytuacjach, kiedy te mięśnie już są rozciągnięte. Więc będzie to dość podobna sytuacja, ale intensywniej i właśnie już na maksymalnie rozciągniętych strukturach, o ile jest to możliwe. Jeżeli okaże się, że Wy u Waszych pacjentów odzyskacie ruch zgięcia i odzyskacie ruch zgięcia bocznego, to oni nie będą mieli problemu z dyskopatią. Oczywiście będą musieli cały czas dbać o to, żeby ten ruch był możliwy, żeby ten ruch występował. Jeżeli dopóki ten ruch będzie, to te problemy też u większości osób nie będą miały miejsca. Oczywiście może być hipermobilny, można mieć jakieś już problemy z niestabilnością, ale to jest naprawdę mały odsetek ludzi i my w gabinecie, jak odzyskamy ruch zgięcia i zgięcia bocznego, to sytuacja diametralnie się zmienia i pacjent tak naprawdę nie ma po co do nas przychodzić, nie ma problemu, ale on musi o to dbać. Jeżeli chcecie już z pacjentem pracować tak, żeby te jego dolegliwości nie wracały, to na pewno przydatna będzie w ogóle analiza posturalna. My to tylko sobie kawałeczek tej analizy zrobimy, dlatego że zwróćcie sobie uwagę u tych pacjentów, jak wygląda odcinek lędźwiowy i miednica. Prawdopodobnie będzie tak, że oni będą właśnie mieli pogłębioną lordozę lędźwiową. Tu myślę, że jest całkiem dobry przykład do tego i ta miednica będzie w przodopochyleniu, tak jak wygląda tutaj. Okej. Oczywiście warto obserwować pacjenta całego, tak? Jak wyglądają inne krzywizny kręgosłupa, natomiast to jest bardzo duży temat. Na kursach zajmuje to przynajmniej bite 2 godziny, żeby taką konkretniejszą analizę posturalną zrobić. A jak już sobie obserwujecie tego pacjenta i zauważycie, jak on stoi, to zwróćcie sobie uwagę, jak u niego w ogóle ten kręgosłup pracuje. I prosimy pacjenta, żeby zrobił tak zgięcie głowy, następnie zgięcie kręgosłupu piersiowego i następnie zgięcie kręgosłupu lędźwiowego i powolutku idzie, to jest test palca do podłoga, który bardzo przyznacie, ale nie patrzymy tutaj, czy pacjent dotyka do podłogi, czy nie, aczkolwiek jest to, no, powiedzmy, jakoś tam istotne. Dobrze by jakby chociaż miał blisko, no, jak zrobi pan pacjent i będzie miał tak, no to wiadomo, że jest bardzo źle. I sprawdzamy sobie, jak wygląda tutaj kręgosłup lędźwiowy. I zobaczcie sobie, że tutaj nawet w tym przypadku my niekoniecznie mamy zbyt duże zgięcie, a nawet tego zgięcia tutaj za bardzo nie mamy, jest rzeczywiście płasko. I fajnie byłoby, gdyby tutaj rzeczywiście zaczął pojawiać się łuk od przejścia krzyżowo-lędźwiowego, który jest tutaj, już tak naprawdę do samej góry. A tutaj mamy tak, sztywno, 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 czyli tutaj tego ruchu zgięcia nie ma. Mało tego, tu jeszcze mamy delikatnie pogłębioną lordozę lędźwiową, stąd wiadomo, że tej pracy ze strukturami, które są zablokowane w skróceniu podczas właśnie takiej normalnego stania, czyli lędźwiowa większość, foroboczna lędźwi, powierzchnia lędźwiowa, nie chcę się powtarzać, ponieważ to te same struktury, o których mówiłem wcześniej, są warte opracowania i musimy coś z nimi zrobić. Więc będzie to rzeczywiście taka dość intensywna praca zarówno od przodu, od boku, jak i od tyłu. A oprócz zgięcia jest istotne też zgięcie boczne. Zobaczcie sobie w ogóle, jak patrzycie na pacjenta, jak stoi sobie swobodnie, nogi ma na szerokość barków, jak ewentualnie to wygląda, czy on nie stoi bardziej na jednej nodze, czy nie przeciągnie ciężaru ciała na jedną stronę, a później sobie sprawdźcie pod kątem pracy z kręgosłupem lędźwiowym i z problemami dyskopatycznymi, jak wygląda wcięcie w talii po jednej i po drugiej stronie. I jak już sobie to obserwujecie, to tak samo jak w przypadku zgięcia, poobserwujemy tutaj, czy jest ruch zgięcia bocznego i czy robi się taki łuk na poszczególnych segmentach, czy zachodzi tam jakiś ruch. I prosimy pacjenta, żeby stał sobie swobodnie, delikatnie zsuwał nogę po udzie, a my sobie znowu obserwujemy, jak wygląda sytuacja od przejścia krzyżowo-lędziowego do góry. Tak, my widzimy, że no tutaj rzeczywiście tego ruchu na początku nie ma, więc znowu dolne segmenty lędźwiowe na pewno do opracowania L3, L4, L4, L5 w tym miejscu, druga strona. Ok, i to jest bardzo podobnie, nawet jest trochę gorzej, więc ta prawa strona będzie lepsza na pewno do opracowania. Zobaczcie, że tutaj ten łuk jest mniejszy, ponadto znowu te dolne segmenty nieruchome, stąd nie ma ani ruchu zgięcia bocznego z jednej i z drugiej strony, a już na pewno tego ruchu zgięcia bocznego w stronę lewą jest dużo mniej. Stąd jakbym pracował z mięśniem czworobocznym lędźwi, a z boczną taśmą, to bym się skupił na pewno bardziej na tej stronie prawej. Dobra, przejdźmy sobie do pracy. Zaczynamy pracę, żeby poprawić zgięcie w kręgosłupie lędźwiowym. Jak zauważyliście, położyłem sobie wałeczek tutaj, żeby już pracować w częściowo rozciągniętych strukturach, żeby już to zgięcie pojawiło się. Oczywiście mogłem dorzucić większy wałek, mogłem dorzucić pivot, więc od tego mogę sobie zacząć. Pytajcie, czy dla pacjentów jest komfortowe. Jak nie będzie to komfortowe, po prostu jak nie będziecie kompresować tutaj okolice brzucha, to zrobimy to inaczej. Natomiast tak,
sprawdzam, jak to wygląda przesuwalność i po prostu pracuję sobie technikami masażu tkanek głębokich na obszarze prostownika. Dobrze sobie ten ruch przeciągnąć dalej, a nie tylko pracować na lędźwiach, ale na kręgosłup piersiowym i jeszcze wyżej do linii ramion. Super opcja. Odsyłam Was znowu do filmu z prostownikiem. Robiliśmy to, nie będziemy tutaj tego powtarzać. To jest pierwsza opcja. Jak już ewentualnie sobie pracujecie, to pamiętajcie o tym, żeby skupić się też nie tylko tak bardzo powierzchownie na prostowniku, ale na tych strukturach, które są tam głęboko ułożone, gdzie możemy wśliznąć się w tą bruzdę pomiędzy kwersy kolczyste a prostownik i robiąc to albo paliczkami, albo właśnie łokciem, i zawsze robimy to już po opracowaniu takim globalnym. Bardzo fajną opcją jest praca właśnie w tej bruździe czymś, czym będzie Wam się łatwo wsunąć głębiej i zrobicie porządną robotę tam. Mianowicie tutaj my akurat mamy narzędzie do trapy narzędziowej tkanek miękkich i wchodzimy sobie głęboko i opracowujemy ten obszar. Jak zaniepokoi Was coś, poczujecie jakieś zgnienie, jakąś sztywność, twardość, to można sobie to miejscowo opracować. Prawdopodobnie tam, gdzie zaobserwowaliście w analizie posturalnej, podczas ruchu miejscu, gdzie tego ruchu jest najmniej, to oczywiście odczucia będą, myślę, że dla pacjentów najciekawsze i tam oczywiście będziecie musieli się skupić, żeby pracować dłużej, dłużej, dłużej. I po prostu pracujemy sobie swobodnie, zarówno z jednej strony w brucie, jak i z drugiej strony w bruździe. Opracowany prostownik, opracowana bruzda. Fajnie teraz zacząć pracować z ruchem. Oczywiście tu po holnej miednicy proponuję pracę w kierunku do kości krzyżowej. Znowu miękka pięść, czy przedramię, czy jakaś inna technika, którą znacie. Wchodzę głęboko, wybieram luz, pracuję w kierunku do miednicy, a pacjenta proszę o wykonanie ruchu tyłu po holnej miednicy. I dobra, jeszcze raz, ciągniesz, pośladki napinamy, trzymamy, zostań tę chwilę w tyłu pochyleniu bardziej, więcej, więcej, więcej. I oczywiście to będzie już fajna technika do tego, żeby pogłębić ten ruch tyłu pochylenia. Kolejną fajną pozycją do pracy nad zgięciem kręgosłupa lędźwiowego jest pozycja na boku, gdzie pracujecie ze strukturami nad wyrostkami kolczystymi. Czyli w tym momencie mam dostęp tylko i wyłącznie do strony prawej. Jeżeli chcecie pracować obustronnie, a to będzie często dobry pomysł, oczywiście układacie pacjenta najpierw na jednym boku, później na drugim. I pacjent robi zgięcie w kręgosłupie lędźwiowym, które polega oczywiście na przyciągnięciu nóg do klatki piersiowej. Możemy zrobić w ogóle taką pozycję embrionalną, żeby się zwinął na chwilę tylko. Nie jest to dobra pozycja, żeby spędzać, nie wiem, całą noc, pół życia swojego w takiej pozycji, ale do pracy jak najbardziej. I wtedy co ja mam tutaj do roboty? Oczywiście pracuję sobie z prostownikiem, fajnie pracować od miednicy w kierunku do góry, ponieważ możecie fajnie uchwycić tutaj miednicę za kolec biodrowy przedni górny, a następnie możemy pracować. Czy to miękką pięścią? Dobrym pomysłem jest wykorzystanie kolca biodrowego przedniego górnego, żeby tutaj docisnąć miednicą i wtedy naprawdę macie duże możliwości siłowe, więc możecie pracować naprawdę intensywnie, jeżeli chcecie. Jeżeli pacjent też to toleruje, pamiętajcie, że to nie powinno być zbyt bolesne. I pracuję sobie, czy to miękką pięścią, czy nasadą ręki, czy przedramieniem. I cały czas układacie pacjenta tylko w pozycji zgięciowej, ale nie bolesnej. Czyli dochodzicie do maksymalnego zgięcia, jakie jest w stanie wygenerować, ewentualnie do zgięcia, które nie boli go, nie powoduje dyskomfortu podczas ułożenia. I później okazuje się, że z Waszą pracą to zgięcie się zwiększa, zwiększa, zwiększa i pacjent może wygenerować coraz to większe zgięcie, co jest oczywiście dla nas dużym plusem, bo to musi iść ze zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Ok, ostatnim fajnym ułożeniem pacjenta, gdzie będziemy mogli dość spory sposób wpłynąć na poprawę ruchu zgięcia, jest taka pozycja, jest to pozycja jogi, bądź często mówi się pozycja dziecka, albo pozycja w ogóle z ukłonu japońskiego, tych nazw jest po prostu bardzo dużo, gdzie prosimy pacjenta, żeby usiadł na swoje pięty, przez co wygeneruje ruch zgięcia, na którym będziemy mogli pracować. I tak, jeżeli pacjent nie może swobodnie usiąść na swoje pięty, to Wy podkładacie mu wtedy cokolwiek, wałek, ręcznik zwinięty, tak żeby on mógł się fajnie zwiesić tutaj i się maksymalnie wyluzować. Przez to możecie tutaj w dość ciekawy sposób dojść właśnie do prostownika i pracować sobie, czy to właśnie przed ramieniem, ten stół jest troszkę za wysoko, czy miękką pięścią, czy nasadą ręki właśnie, technika dowolna i tak naprawdę pracujecie sobie
swobodnie od kości krzyżowej do dolnych żeber. Chyba że ewentualnie okaże się, że ta restrykcja jest gorsza w kierunku miednicy, no to oczywiście pracujemy swobodnie dolne żebra, cały odcinek lędźwiowy, kość krzyżowa powolutku to opracowuje. I zobaczycie, że ten pacjent będzie mógł coraz swobodniej tą pozycję przyjąć, oprze się na udach, ewentualnie ten wałek już za jakiś czas nie będzie potrzebny. Bardzo fajna pozycja do tego, żeby się samemu czasami układać w takiej pozycji, czy po prostu właśnie w takiej pozycji też pracować. Jest bardzo też wygodna dla terapeutów, ergonomiczna. Zobaczcie sobie, to jest technika oczywiście do pracy z odcinkiem lędźwiowym. My pracujemy z prostownikiem, to jest bardzo fajna pozycja tego, żeby pracować z mięśniem na świeższym grzbietu, żeby pracować częściowo z boczną taśmą. Naprawdę dużo możliwości dzięki tej technice można osiągnąć. Dużo fajnych rzeczy. Ok, to co nam zostało, jeśli chodzi o kręgosłup lędźwiowy, to poprawa ruchu zgięcia bocznego i możemy robić to w ten sposób, że układam sobie, tak jak tutaj widzicie, wałeczek już, żeby on mobilizował kręgosłup lędźwiowy do zgięcia w stronę lewą. U Moniki zgięcia w stronę lewą było gorsze, więc będziemy chcieli poprawić je, pracując oczywiście ze stroną prawą, żeby ona się rozluźniła, odpuściła i ułatwiła nam możliwości tego ruchu. I co ja teraz robię? Jeżeli już popracowaliście, ten pacjent nie jest taki tkliwy, to nie jest takie bolesne, ten ruch dla niego nie jest już jakimś większym dyskomfortem, to układamy pacjenta w ten sposób, że no, możemy nawet spuścić nogę, w tym przypadku noga sobie tak opada, ok, ręka też wyprostowana, mobilizujemy sobie całą taśmę boczną i oczywiście mogę pracować technikami rozluźnienia mięśnia powięziowego, to co było robione w filmie drugim. Ewentualnie mogę sobie przejść na stronę przeciwną i pracować normalnie technikami masażu tkanek mokich przed ramieniem, miękko-piesią, nasadą, a później mogę skupić się i naprawdę pracować tylko z krawędzią boczną mięśnia czworobocznego lędźwi. Oczywiście też za pośrednictwem trochę mięśni brzucha. Czyli przechodzę na stronę przeciwną, stabilizacja miednicy, wklejam się i powolutku pracowuję, czy to globalnie boczną taśmę, czy właśnie tutaj krawędź mięśnia czworobocznego lędźwi. A pacjent jednocześnie ciągnie rękę w kierunku do ściany i nogę w kierunku do podłogi, do ściany i cały ten bok rozciąga, a my sobie jednocześnie pracujemy fajnie. Słuchajcie, angażujcie czy nie pacjentów do Waszej pracy terapeutycznej, do Waszej pracy masażowej, żeby ewentualnie jeszcze zwiększyć te możliwości ruchu poprzez ruch czynny. To, co mówiłem na samym początku tego filmu, jeżeli właśnie mieliście pacjenta z problemami dyskopatycznymi, gdzie ten ból promieniował do dołu, szedł po tym nerwie kulszowym przez pośladek, przez grupę kulszowo-goniową, może dół podkolanowy i następnie czy właśnie po przodkowej stronie podudzia, czy po bocznej stronie podudzia, czy to nerwem piszczowym, czy strzałkowym, to warto też z tymi strukturami pracować. Jeśli chodzi o grupę kulszowo-goniową, to temat jest dość prosty, bo na początku pracujemy sobie bardzo globalnie z tą grupą kulszowo-goniową w kierunku oczywiście restrykcji. Zawsze róbcie test SLR wcześniej, czy w ogóle warto pracować, czy jest to potrzebne. I jak sobie już globalnie z nim pracujecie, od dołu podkolanowego w kierunku do guza kulszowego, to następnie oczywiście warto wtopić się w przegrodę pomiędzy mięśniem długowym uda a półbłoniastym puścięgnistym. Najłatwiej oczywiście znaleźć jest je w dole podkolanowym. Kiedy pacjent robi zgięcie, to możecie sobie palpować, tak? Czy po tej stronie półbłoniasty puścięgnisty, czy po tej stronie długowy uda, wtopić się, rozluźnij się, puść nóżkę i następnie w tej przegrodzie, natomiast skupiacie się na głowie bocznej mięśnia długowego, dlatego że tam będzie ten nerw kulszowy bieg i ja powoli podążam w kierunku do guza kulszowego. Natomiast film o pracy z grupą kulszowo-goniową pojawił się, kiedy w przeszłości nagrywaliśmy podczas kursu masażu tkanego moki w Warszawie. Odsyłam was do tego filmu i możecie jak najbardziej go wykorzystać. Następnie podudzie. Jeśli chodzi o podudzie, to warto się zainteresować taką pracą z podudziem, gdzie też tak sprawdzimy sobie, jak wygląda przesuwalność tutaj i pracuję sobie tak od samego Achillesa, idę w kierunku do dołu podkolanowego. Jak sobie tuż to pracuję, to przede wszystkim ważne miejsce na podudziu będzie tutaj strona przyśrodkowa, gdzie ja będę miał realny wpływ na to, żeby wejść tam w miejsce, gdzie jest nerw piszczelowy i powoli sobie tą strukturę opracować. Natomiast myślę, że do tego jeszcze wrócimy do pracy z kończyną dolną, dlatego że temat jest dość mocno rozbudowany, jak to wpłynąć. Pracując z nerwem kulszowym, nie zapominajcie o dole podkolanowym i jeszcze jednej rzeczy nie zapominajcie, o której nie powiedzieliśmy, ale warto też zainteresować się rotatorami zewnętrznymi.
mięśniem gruszkowatym, ale nie tylko, dlatego że one też często będą miały realny wpływ na problemy kręgosłupa lędźwiowego. Zobaczcie sobie, jaki to jest problem w ogóle zaawansowany i jak często rozległy i ciężko jest oczywiście, jak zauważyliście, to objąć w kilku filmach ten temat rwy kulszowej. Natomiast myślę, że narzędzia, które dostaliście i diagnostyczne w filmie pierwszym, i na stan ostry w filmie drugim, i na taki bardziej przewlekły w filmie trzecim, i to, co będzie w następnym filmie, czyli autoterapia dla pacjenta, czyli co on przede wszystkim powinien robić w domu, to jest naprawdę konkretne narzędzie, które pozwoli Wam pracować z dużą ilością pacjentów i mieć naprawdę fajne efekty. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że te techniki pomogą Wam w pracy z pacjentami i będziecie mieli bardzo fajne efekty przy pracy z kręgosłupem lędźwiowym. Natomiast pamiętajcie o subskrypcji, tego dzwoneczku, który będzie Was informował o wszystkich filmach, które wypuszczamy na kanale YouTube'owym i oczywiście do śledzenia nas zarówno na blogu, jak i na Facebooku. Dzięki, cześć, do zobaczenia za tydzień.